Zapraszam wszystkich w sobotni poranek na opuszczoną, mroźną stację kolejową w Balinie. Jedną rzeczą działającą tutaj to zegar na wprost pomieszczenie naczelnika stacji i kasjerki, które jest nieczynne, oczywiście zamknięte. Obok okna, w których mieściła się poczekalnia, oraz drzwi, które także są zamknięte. No, kiedyś w tej poczekalni był piękny piec kaflowy, gdzie można było się fajnie ogrzać. Obok budynek, który także nadaje się do wyburzenia, straszy swoim widokiem, no ale cóż, taka Polska. Zejdźmy na peron. Barierka też świetna. Pasowałoby w Photoshopie coś dorobić, żeby można się oprzeć i nie poślizgnąć, aby zejść na perony. Za to schody zadwane, piaskiem wysypane, więc w miarę bezpiecznie schodzimy w dół. Po lewej stronie znajduje się nastawnia i linia kolejowa w kierunku Jaworzna Szczakowej. Jest to D29133. W miejscu, w którym stoi, kiedyś znajdował się tor postojowy dla węglarek. Tak samo z drugiej strony szlaku. Przejdziemy na peron w takim razie. Co ciekawe, na rozkładzie jazdy mamy pociąg ze Szczecina do Krakowa, który zatrzymuje się w Balinie. To jest ten właśnie D29133. Jest to Barbakan, więc można sobie przejechać całą Polskę, wysiąść w tej oto pięknej wiosce. A wprost z daleka, w kierunku, z którego zbliża się pociąg, jest żelazny most, który jest zamknięty z powodu przewrócenia się słupu trakcyjnego i w konsekwencji zwarcia oraz porażenia mężczyzny, który akurat w tym momencie przechodził. I przez 1,5 roku jest już wyłączony z ruchu drogowego. Mrozik mamy dzisiaj ostry, -15 stopni. Jeszcze ostatnie spojrzenie na budynek stacji, przystanku właściwie osobowego w Balinie. No i do usłyszenia, do zobaczenia następnym razem. Hej!